Jeżeli tego nie umiesz, to stracisz punkty na swojej maturze z matematyki, a mowa o czym? O wzorach skróconego mnożenia oczywiście. Dlaczego? Ponieważ faktycznie zawsze na każdej maturze wzory skróconego mnożenia są, a jest to nic innego jak podstawienie do wzoru. Nawet jeżeli nie pamiętasz, jak idzie ten wzór skróconego mnożenia, to przecież masz tablice maturalne, możesz wziąć i wziąć sobie wzór tablic maturalnych, zobaczyć to zadanie, które tam masz, popodstawiać, powyliczać i będzie po sprawie. A teraz pokażę Ci, jak właśnie w prosty, fajny, miły i przyjemny sposób dostać ten dodatkowy punkt na maturze, który może zadecydować o tym, czy zdasz, czy nie. Zapraszam. A oto nasze zadanie. Mamy policzyć, że liczba 2 pierwiastki z 8 minus 3 pierwiastki z 2 do kwadratu jest równa A, B, C lub D. No i mamy sobie te dwa wzory skróconego mnożenia i one są praktycznie głównie używane, bo mamy albo A plus B do kwadratu to jest A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat, albo A minus B do kwadratu to jest A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat. I ponieważ tutaj u nas mamy minusik tutaj, to dlatego tu będzie minusik i tu będzie minusik. Cała filozofia. Więc bierzemy się za ten wzór. Czyli tu mamy sobie A, no to to weźmy sobie, zapiszmy na zielono, 2 pierwiastki z 8. Minus, czerwony przepisany, tutaj mamy sobie B, niech będzie na zielono, 3 pierwiastki z 2 i to ma być w nawiasie do kwadratu. Równa się. I teraz pokażę Ci przy okazji błąd, który niestety wiele osób robi. Bo mamy tak, A do kwadratu, czyli 2 pierwiastki z 8. Mamy to podnieść do kwadratu, no to pyk. Piszemy sobie minus. Tak, przepisany. I teraz jest dwójka, pięknie, ładnie przepisana. Znowu mamy A, czyli piszemy niebieską liczbę 2 pierwiastki z 8. No a później mamy sobie B, czyli piszemy 3 pierwiastki z 2. Tu jest mnożenie, jakby ktoś się pytał. Następny znak to jest plusik, więc dorzucamy plusika. Następny to jest B, czyli 3 pierwiastki z 2. I to 3 pierwiastki z 2 trzeba podnieść do kwadratu. I teoretycznie można było powiedzieć, wszystko jest super zajebiście. Zatrzymaj sobie film i postaraj się znaleźć błąd. Jeżeli znajdziesz błąd, daj znać w komentarzu. Natomiast gdzie jest ten błąd? Już tłumaczę. Błąd jest tutaj, że we wzorze teoretycznie tu powinien być nawias. Dlaczego? Bo A lub B może być wyrażeniem nie z jednej liczby złożone, ale właśnie z dwójki i pierwiastka na przykład. Z dwójki i pierwiastka na przykład. Dlatego tu musi być nawias. Bo nie tylko sam pierwiastek podnosisz do kwadratu z 8, ale również tą dwójkę. Tak samo tu. Nie tylko pierwiastek z 2 podnosisz do kwadratu, ale również tą trójkę. Co otrzymujemy? Dwójeczka do kwadratu, czyli 2 razy 2, to jest 4 razy. Pierwiastek z 8 do kwadratu, to jest po prostu ósemeczka. Minus grzecznie przepisuję, dwójkę grzecznie przepisuję. 2 pierwiastki z 8 też sobie jeszcze przepiszę i 3 pierwiastki z 2 też sobie jeszcze przepiszę. Plusik i teraz znowu podnosimy do kwadratu. 3 do kwadratu to 9 razy. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest po prostu 2, bo pierwiastek i kwadrat się niwelują, znikają, po prostu. Dobra, lecimy. No i teraz po kolei. 4 razy 8, 32. Minus, i teraz uwaga. 2 razy 2 razy 3, czyli spokojnie mnożę sobie liczby. 2 razy 2 jest 4, razy 3, 12. Natomiast tutaj mamy pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 2. To jest pierwiastek 16, a to jest po prostu 4, bo 4 razy 4 to jest 16. Czyli to 12 muszę pomnożyć po prostu przez czwóreczkę. Dorzucamy plusik, 9 razy 2 to 18. I co teraz robimy? 32 plus 18 to jest 50 minus 12 razy 4, 48. Okazuje się, że to jest 2. Dlatego też mam nadzieję, że tego typu zadanie, gdzie po prostu bierzesz do tablicy i go podstawiasz, nie będzie dla Ciebie stanowiło jakiegokolwiek problemu, zwłaszcza jak jesteś osobą, która po prostu chce zdać maturę i mieć święty spokój do końca czasu z matematyką. Co ciekawe, jedna bardzo ważna uwaga, to zadanie da się zrobić znacznie szybciej, znacznie łatwiej i przyjemniej, ale to trzeba po prostu wiedzieć i dość mocno dużo przykładów zrobić. Ja tu chciałem pokazać dość standardowy, schematyczny przykład, ale da się to zrobić. Jeżeli wiesz, jak to zrobić, daj znać w komentarzu, a przy okazji osoby, które tego nie wiedziały, będą mogły sobie to wykorzystać. A póki co ja smykam, łapka w górę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!